jaki był ten sezon letni dla Kościerzyny pod względem imprez, wydarzeń kulturalnych? No dość ciężki, bo myśmy rozpoczęli 1 maja i tak przez maj, czerwiec, przypominam tutaj, że wraz z Telewizją Kościerską organizowaliśmy Festiwal Teledysków Kaszubskich, ale to był także telebim na Mistrzostwa Europy. No i każdy weekend, przynajmniej dwie imprezy, tak jak w tym weekendzie są to 3 niezależne imprezy. No a poza tym mnóstwo się przecież działo i w kinie, i w Strzelnicy gościliśmy festiwal folklorystyczny, a naszymi gośćmi byli Turcy Przemiły, zespół świetny od strony też muzycznej, choreograficznej. Powiem szczerze, że tak dobrze przygotowanego zespołu profesjonalnie ludowego nie widziałem swoim. A przecież były zespoły, które miały po 16 kompletów strojów na tym festiwalu. Także był festiwal muzyki folkowej, skrócony trochę ze względu na szczupłość środków. Festiwal muzyki kameralnej, gdzie wystąpiła grupa Mozarta przy pełnej widowni także w kinie. No i mieliśmy Dni Kościerzyny, to z kolei na stadionie. Dwa ważne zespoły. Blue Cafe, który zakończył jakby nasze podsumowanie, a wcześniej Demono. Więc dla każdego chyba było coś miłego. W tym roku zadebiutowaliśmy także z grupą disco polową. W przyszłym roku będzie tego więcej na pewno. To była grupa Basta. No i chcemy zakończyć imprezą młodzieżową. To będzie 23, już dzisiaj o tym mówię, 23 września. Chcemy powiedzieć o zagrożeniach, które nasuwa lato oraz możliwość pościgania się na szybkich pojazdach, jakimi są motory, tak by nikt potem nie cierpiał. Myślę, że oprawę muzyczną stworzą nasi muzycy, nasze zespoły młodzieżowe przede wszystkim. No i będziemy zbierać na jednego z takich młodych ludzi, którzy doznał już przerpku na zdrowiu bardzo poważnym i chcielibyśmy mu tego ostatniego dnia lata, na tej ostatniej imprezie pomóc jemu i jego rodzinie. I dlatego będziemy tutaj także ściągać fundację oraz wszystkich tych, którzy pomagają w takich ekstremalnych warunkach, kiedy wydaje się, że ręce opadają, nic nie możemy zrobić. Yeah.